Witajcie na kalaja.pl. Dzisiaj Wam opowiem o oleju z nasion malin. Zapraszam na film. Olej z nasion malin jest olejem tłoczonym na zimno i nierafinowanym. Zawiera, podobnie jak olej z kiełków pszenicy, bardzo dużo witaminy E, a ponadto możecie w nim znaleźć też takie kwasy tłuszczowe jak omega-3, omega-6 i omega-9. On stanowi naturalny środek chroniący cerę przed szkodliwym działaniem słońca. No to właśnie głównie z tego powodu, że zawiera tą witaminę E, która chroni jądra komórek przed właśnie szkodliwym działaniem słońca. Olej z nasion malin świetnie odżywia skórę, poprawia nawilżenie i to jest już po jednym użyciu widoczne tak naprawdę, a także wpływa pozytywnie na kolory cery. Skóra po użyciu tego oleju, na przykład zamiast kremu albo pod krem na noc, jest rano zregenerowana i gładka, bardzo w ogóle przyjemna w dotyku. Olej ten ma również właściwości przeciwobrzękowe i jeżeli Wam się zdarza na przykład, że wstajecie rano, buzia jest bardzo taka jakby opuchnięta, nalana, to wtedy warto sobie wykonać krótki masaż, nawet mniej niż minutę przy zastosowaniu tego oleju i wszystko wraca do normy. To znaczy twarz się od razu robi jakby taka bardziej normalna. Ciężko mi jest to inaczej wytłumaczyć, ale on naprawdę pomaga pozbyć się tego takiego nieprzyjemnego opuchnięcia o poranku. Ponadto olej z nasion malin jest znany z tego, że łagodzi podrażnioną skórę, a nawet takie poważne problemy jak egzema. Jest to olej wielofunkcyjny, bo tak jak wszystkich olejów właściwie możecie go używać pod oczy, możecie go używać do twarzy, możecie go używać do ciała zamiast balsamu albo dodawać go do Waszych jakichś wybranych kosmetyków pielęgnacyjnych. Teraz jeśli chodzi o kolor i zapach, to ten olej jak widzicie ma taki ciemnozłoty kolor. Jeśli natomiast chodzi o zapach, to on nie pachnie tak jak maliny, w sensie nie pachnie owocami. On ma bardzo, bardzo zbliżony zapach do peelingu z nasion malin. To jest taki przyjemny, on jest trochę owocowy. Nie powiedziałabym, że on pachnie tak jak mówię, jak po prostu świeża malina. To jest coś takiego pomiędzy zapachem ziołowym, a właśnie amalinowym. Ciężko jest mi to inaczej wyjaśnić. Jeżeli mieliście gdzieś przy okazji, korzystaliście z peelingu właśnie z nasion malin, to ten olej pachnie naprawdę bardzo, bardzo podobnie. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy i że zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam!